Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się kościeleckie dożynki gminne. Święto plonów rozpoczęła dziękczynna msza święta w intencji rolników, którą odprawił ksiądz kanonik Aleksander Rybczyński. Pragniemy dzisiaj złożyć Panu Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony, za tegoroczne zbiory. Na naszych oczach dokonuje się cud Bożej łaski. Oto ziemia plon wydała. To ziarno, które rzucone w ziemię jesienią bądź wiosną, obfity plon wydało. I za te plony chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować. A dziękując Bogu, dziękujemy też za trud polskiego rolnika. Po nabożeństwie wójt gminy Dariusz Ostrowski oraz zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Rolnikom dziękujemy za to, że wypełnili swoje trudne obowiązki, obsiali pola i zebrali plony. A więc będziemy mieli chleb, wszyscy. Czas epidemii przewartościował wiele pojęć. Uświadomił nam, jak bardzo kruche i zagrożone jest ludzkie życie. Zrozumieliśmy, jak mało istotne są w rzeczywistości pozorne pragnienia i ambicje zawodowe czy materialne. Okazało się, że wartością jest rodzina. Wartością jest sąsiedzka przyjaźń, zgoda, wzajemna pomoc. W dalszej części uroczystości obrzędowych starostowie dożynek, państwo Izabela i Marek Mazurowie, przekazali wójtowi gminy chleb upieczony z tegorocznych zbóż. W nadziei, że ten chleb będzie dzielony sprawiedliwie i że do następnych zbiorów nikomu go nie zabraknie, na ręce wójta przekazały swoje wypieki wszystkie sołectwa z gminy Kościelec. Symbolicznego podziału chleba wójt gminy dokonał w asyście księdza proboszcza parafii Kościelec. Podczas przyśpiewek w wykonaniu pań z koła gospodyń wiejskich w Turach oberwało się w życzliwy sposób, rzecz jasna, chyba wszystkim kościeleckim notablom. Tu elektorat pokład nocowi, na wakach kurce ciemność grzmi. Dobry wód lampy niech nam tam zrobi, widoczność była się tchni. Krakowskim promem piękny rejs, rejs na dożynki. Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najładniejszy wieniec. Wszystkie kompozycje były małymi dziełami sztuki, ale ostatecznie wygrał wieniec z sołectwa Kościelec. Występ zespołu Dobrowianki z pewnością zadowolił tych, którzy lubią ludową nutę. Rada naszej gminy wioskę doceniła. Świetlice w Dobrowie pięknie odmieniła. Szkoła podstawowa Strzęśniewa zaprezentowała spektakl teatralny promujący szczepienia przeciwko COVID-19. Przekonaliście mnie. A co? Zaszczepię się. Zapraszamy do naszej drużyny zaszczepionych. Nie zapomniano również o najmłodszych. Dzieci bawiły tulinki. Przeprowadzono też konkursy, w których maluchy mogły wygrać nagrody. DJ Jacek Kurczak-Pruszyński zabrał uczestników imprezy w muzyczną podróż po znanych i lubianych przebojach. Czy sam się w końcu siebie czuję tak, jak umiem żyć, tą prawdę tu.
rzucam się z dalszej nocy do. Jak w dziewce, jak podróży, do zamkniętych pukam drzwi, tyle serce nie. Swój repertuar zaprezentował również Markus P., a gwiazdą wieczoru był zespół Baciary. Było po amersku.